Proszę powiedzieć, jakie są efekty postępowania wewnątrz policji w sprawie domniemanego prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przez jednego z funkcjonariuszy? Postępowanie wyjaśniające, które zostało przeprowadzone w tej sprawie, zostało już zakończone. Z przedstawionej panu komendantowi dokumentacji zgromadzonej w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że policjant był przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy. Ponadto tego dnia około godziny 18 miał przeprowadzony zabieg chirurgiczny, a następnie po tym zabiegu zażył leki, które mogą powodować omdlenia. Takie mogą być skutki uboczne zażycia tego leku. Następnie jadąc samochodem poczuł się źle, w związku z czym zatrzymał się, aby nie spowodować zdarzenia drogowego. Nie pamięta, gdzie zaparkował. Ponadto w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zgromadzona została jeszcze dokumentacja medyczna. To jest skierowanie od lekarza rodzinnego do chirurga, potwierdzenie przez chirurga odbytej w tym dniu wizyty i przeprowadzenia badania, zabiegu chirurgicznego, jak również historia choroby. Natomiast jeszcze w tej chwili rzecznik dyscyplinarny sprawdza podjętą przez policjantów interwencję, przeprowadzoną interwencję, sprawdza przepisy, procedury i po tej analizie zostanie ona przedstawiona panu komendantowi i podejmie wówczas decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec policjantów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.